Месье Супран, profesor de zapaśnictwo. Czyli krótko mówiąc, zwany bardzo słusznie profesorem zapasów, dlatego że zdobył Mistrzostwo Świata nie tracąc ani jednego punktu w stoczonych walkach, a trzeba ich było wtedy stoczyć tak chyba około 7, żeby wejść do strefy finałowej. Wszystkie wygrałem przed czasem, nie tracąc ani jednego punktu, tak. Co zostało uznane za niewiarygodny wyczyn. Mi było bardzo miło. Nie, ale ja to muszę jakby głębiej wyjaśnić co rozpocząłeś. I rzeczywiście trenerzy, dziennikarze zagraniczni powiedzieli, że to jest coś, ewenement bez precedensu, że to jestem po prostu profesorem zapasów. No i tak ten przydomek przygnął do mnie. Nie mam nic przeciwko temu, z tym się zawsze wiązały różne takie śmieszne sytuacje, bo kiedyś dostałem tytuł najlepszego technika, za który dostałem... Skończyć technikum. Właśnie zaraz powiem. Dostałem o taki srebrny puchar, który wręczał mi ówczesny jeszcze książę Gustaw, a późniejszy król Szwecji Gustaw. No i właśnie mówiłem, że nie skończyłem jeszcze nie skończyłem techniką, ja zostałem najlepszym technikiem w Europie. Nie skończyłem jeszcze uczenia, już zostałem profesorem zapasów. No ale to miłe, że w sporcie pewne osiągnięcia się docenia. No i ocenia się to w sposób tak, jak to w normalnym życiu, jeżeli ktoś jest wyedukowany, ktoś jest jakimś wybitnym, to otrzymuje zawsze jakiś tytuł. Zgadza się. Do tego można by użyć takiego porównania, że zdobyć tytuł Mistrza Świata w zapasach bez straty punktu, wygrywając wszystkie walki przed czasem, to jest tak, jakby wygrać Wimbledon bez straty jednej piłki. To nie ma co do tego wątpliwości. Jeszcze jedna rzecz do tego tytułu profesorskiego. Niewielu jest sportowców, którzy mają swoim nazwiskiem nazwaną technikę lub jakiś rodzaj czynności w sporcie, prawda? No, przygotowałeś się, widzę. Nie przygotowałem się, bo za wolno mówię i tak i pozwalam sobie przerwać. Otóż jest wypracowany przez Andrzeja rzut przez biodro, który potem nazywano rzutem Supronia. I to jest tak, jak Leszek Blanik na przykład ma skok Blanika wpisany do kanonów światowej gimnastyki, tak samo ten rzut. On jest rzutem przez biodro, ale on jest rzutem nieco innym. To już moglibyśmy trochę... Musiałbyś zademonstrować. No i do tych wszystkich tytułów to jeszcze wicemistrzostwo olimpijskie, dwukrotne mistrzostwo świata, mistrzostwo Europy, cały szereg innych medali z imprez międzynarodowych i oczywiście polskich po zakończeniu kariery, znakomity trener i sędzia. I tu dobrze się przygotowałem, bo oglądałem jedną z pierwszych walk, którą Andrzej Suproń sędziował jako sędzia i szczerze mówiąc takiego sędziego też nie było. Bo on nie tylko, że zatrzymywał walkę, tłumaczył zawodnikom, że odejmuje punkt, że nakazuje parter czy coś takiego, ale on jeszcze cały wręcz chodził i chciał im wytłumaczyć, jak to trzeba zrobić lepiej, żeby sędzia nie zauważył. Rolą sędziego jest przede wszystkim nie tylko uczciwie sędziować, ale w zapasach jego rola to polega na tym, że musi też stymulować taką walką, prawda, żeby uaktywnić zawodników, prawda, żeby w którymś momencie zatrzymać walkę, żeby nie było jakiejś kontuzji. To świadczy o mistrzostwie takiego sędziego, ale co najważniejsze to jest to, co powiedziałem, że musi być uczciwy i w sposób perfekcyjny oceniać dane akcje techniczne. To życzyliby sobie wszyscy we wszystkich dyscyplinach sportu. Wiemy, że często o losach wyniku decydują sędziowie, a więc jeżeli to jest dobry sędzia, to jest to uczciwy sędzia i gdzie on jest tylko jakby tłem do całej tej... No ale to przepraszam, wtedy w hali Mera nie byłeś tłem. No, wszyscy patrzyli na ciebie, nie ulega wątpliwości. Tak, ale to wynikało jeszcze z mojego ogromnego jeszcze temperamentu, prawda, gdzie ja chciałem w jakiś sposób tam wpłynąć na przebieg tego pojedynku, nie zmieniając oczywiście w żaden sposób wyniku, natomiast uatrakcyjniając samą walkę. I tak się stało. A teraz dlaczego jest naszym gospodarzem? Dlatego, że naszym tematem będzie między innymi piwo jako suplement sportowy i tu proponuję zrobić małą przerwę, żebyśmy nie rozmawiali o suchym tym, prawda, i zajmiemy się jakimś piwem i pan Baranowski i pan Ladra nam tutaj pomogą ocenić, czy do profilu bałkańskiego tego miejsca, czyli twojej restauracji, będzie pasowało to lub inne piwo.
Czekamy. No, ja powiem szczerze, ja się cieszę, że mamy wybitnych ekspertów tak szacownego trunku, jakim jest piwo. No, piwo jest nieodzownym elementem każdej potrawy, każdej restauracji. Cieszę się bardzo, że mogę państwu, panu przywitać u siebie w restauracji Piecuszek, która, jak tutaj możemy użyć, nie ma autoreklamy, znajduje się w Warszawie na ulicy Piecuszka, Piecuszka 1, w wspaniałym takim na uboczu pałacyku. Jak to się mówi, tu się nie wpada, tu trzeba po prostu przyjechać, a jak się przyjedzie, to zaczyna się czuć tą atmosferę. I słusznie to, co powiedziałeś, do każdej potrawy, jeżeli jest podany jeszcze odpowiedni trunek, to i ta potrawa jest bardziej wyeksponowana. I także ja zawsze mówiłem, że bardzo ważne jest w naszym życiu, co jemy i co pijemy. No więc słuchamy ekspertów. No to czekamy na piwo. Mówi, stoliku nakryś. Tak jest, stoliku nakryś. Czyli naszym celem jest teraz sprawdzić do kuchni serwowanej w lokalu Piecuszek, które z tych piw będzie pasować najlepiej z punktu widzenia naszych dwóch fachowców i z punktu widzenia oczywiście gospodarza. Ja oddaję mikrofon ekspertom od oceny smaku i smakowitości. Na wygląd mogę powiedzieć, że piwo numer jeden, które nam podano, jest ładne. Ładne. Ja tylko chcę dodać ewentualnie do tego, że piwo jakby idealnie się komponuje nie tylko w restauracji, ale w rodzaj tego, co serwujemy tutaj, bo to jest taka kuchnia bałkańska, śródziemnomorska, więc te ostre potrawy idealnie są gaszone przez piwo. Także no, z ogromnym zainteresowaniem będę słuchał panów oceny. Także proszę uprzejmie mikrofon. Ja sam też spróbuję piwo. Myślę, że... No, w tym piwie wyczuwam taki przyjemny zapaszek chmielowy. Już z pianki się unosi. Piwo jest tak dosyć mocno chmielone. I co za tym idzie, to właśnie przeważnie gęsta, długo utrzymująca się piana. To jest właśnie taka cecha charakterystyczna piw, które są mocno chmielone, czyli mają te jednostki IBU, bo to się tak nazywa, w granicach 27-30, a nawet więcej. I to piwo jest takim właśnie przykładem, więc jest mocno chmielone. Taka goryczka jest, ja nie ukrywam, że nie jestem... Goryczka jest wyczuwalna, ale przemijająca. Ona schodzi, łatwo, że tak powiem, i szybko schodzi z języka. Rozkłada się fajnie. Tak. Nie ma takich efektów jakichś typowych dla piw, które mają dużo garbników, bo wtedy ta goryczka jest pozostająca. Tutaj nie ma tego efektu, czyli schodzi płynnie. Jeżeli mogę dodać, to ja powiem tak jak mówię, jako były sportowiec, jak byłem sportowcem, to no, uciekałem od tego rodzaju napojów, no bo to jak piwo, to jednak toksyna. Natomiast wiadomo, że w sportach walki, gdzie są kategorie wagowe, trzeba było się odchudzać. Więc piwo było czymś wręcz idealnym, zwłaszcza już przy końcu, gdzie się człowiek napił, prawda, bo miał ogromne pragnienie i nie trzeba było dużo wypić, żeby ugasić to pragnienie, prawda? Ale ta goryczka powodowała, że się nie chciało więcej pić. A wiadomo, że piwo jest moczopędne, więc łatwiej było z organizmu je później wydobyć, więc taka była podwójna korzyść, że ugasiłem pragnienie, prawda, ale nie wypełniłem organizmu, prawda, tymi dodatkowymi gramami, później kilogramami, które były w tym przypadku niezbędne. No i oczywiście jak jestem w trakcie treningu, gdzieś gram, czy tenisa, czy coś jest gorąco, nie ma nic lepszego jak zimne piwo, które wtedy wchodzi nieprawdopodobnie. Ale czy ty powiedziałeś, że w trakcie robienia wagi piwo, bo... Tak. Bo u nas... Ja pamiętam, ja wam powiem... Bo u nas na Legii to była szkoła, że na gorzkiej herbacie. A ja wam powiem taki przypadek, kiedyś właśnie na Mistrzostwach Świata w Meksyku, kiedy już byłem prawie przy limicie, czyli tam ja robiłem po 8-9 kg wagi, wypiłem szklankę piwa, właściwie puszkę piwa, i tak mnie to pnęło, że ja założyłem sobie takie sombrero, moje chłopaki, to ja cię tu kładę i czekam na was. Tak mnie to pnęło to piwo, ale zrobiłem świetny zakup później właśnie na takim lekkim rauszu. A poza tym, no co najważniejsze, że zawsze na kontrolę antydopingową, człowiek zmęczony, no odwodniony, a tu trzeba było oddać jeszcze mąż, żeby oddać do badania, no więc co? No więc piwo było najlepsze, piwo od razu, bo to moczopędne, w związku z tym piliśmy piwo, wychodziliśmy ululani z tej kontroli antydopingowej, no to była taka rekompensata za ten ciężki trud. Ale dosyć właśnie takie charakterystyczne było, że na kontroli antydopingowej
też piło się piwo. Też piło się piwo. Dobrze, wróćmy teraz do oceny tego piwa. Co jeszcze możemy o nim powiedzieć i zapamiętajmy. Piwo ma bardzo taką, powiedziałbym, dobrą pełnię smakową, tą smakowitość. Na czym polega ocena smakowitości? Że jest takie treściwe w smaku, prawda? Człowiek ma tą świadomość, że tak jakby jadł coś w postaci płynnej, prawda? Czyli tutaj tak, konkretnie w postaci płynnej. W takiej sytości. To jest właśnie też charakterystyczna cecha tego piwa. Barwa jest taka fajna dosyć. Nie jest to taka słomkowa jak w Pilsnerach, ale jest to taka właśnie barwa troszeczkę ciemniejsza. I mi się wydaje, że do tego piwa akurat i do tej pełni smakowej i zawartość alkoholu też tu jest taka troszkę wyższa, prawda? To piwo jest takie bardzo treściwe i można powiedzieć, do wielu potraw można by je dobrać. Ja bym właśnie dodał jeszcze dwa elementy, które są w tym piwie. Rzeczywiście ten zapach chmielowy jest takim akcentem owocowym, gdzieś tam z jakąś nutą cytrusową nawet w tle, to co też na pewno bardzo fajnie uzupełniałoby się z kuchnią bałkańską, czyli kuchnią śródziemnomorską, pełną też zapachów, aromatów i smaków. A ta goryczka na pewno też bardzo dobrze uzupełnia się z ognistością potraw tych południowych, tak? Czyli z ostrością, bo to wszystko razem doskonale współgra. Piwo zresztą trochę niedocenianym jest napojem, jeśli chodzi o uzupełnienie potraw, bo częściej mówi się o winie pewnie niż o piwie, że piwo tylko do tłustych, a to nie jest właśnie prawda. Teraz powoli na świecie ten trend, czy w Stanach się rozpoczyna, że właśnie piwo też można dobierać, ponieważ tych stylów mamy kilkadziesiąt, możemy też dobierać do różnych potraw. Tak? I na przykład ciekawostka, zawsze uważa się, że to wino jest najlepszym uzupełnieniem sera, czy ser najlepszym uzupełnieniem wina, a właśnie również piwa można dobierać do serów, tak? I piwo właśnie dzięki swoim bąbelkom usuwa to, co normalnie ser robi z naszymi kubkami smakowymi, czyli je zatyka, tak? Wino nie ma bąbelków, no poza oczywiście emulsującym, a piwo, ponieważ posiada bąbelki, odtyka te kubki smakowe, czyli jeszcze bardziej umożliwia nam smakowanie serów na przykład. Rzeczywiście, tak jak mówię, że zawsze w kuchni trzeba być bardzo odważnym, jeżeli się tworzy jakieś potrawy, tak samo i właśnie w piciu też można odkryć, że często różnego rodzaju napoje czy piwa smakują wręcz idealnie do danych potraw, więc tu bym też był zwolennikiem tego, że trzeba próbować, szukać piwa do odpowiedniej potrawy, tak jak się wyszukuje wina, prawda, czy ono ma być ciężkie, czy lekkie, czy czerwone, czy białe. To samo myślę, że dokładnie może być i z piwem. Ja jeszcze tylko bym dodał, że czasami warto się zastanowić przy doborze piwa do potrawy, bądź odwrotnie, bo można i w ten sposób do tego podejść, w jakich warunkach klimatycznych pijemy to piwo. Czy pijemy to na przykład na świeżym powietrzu, na przykład Kulik zimą, jest taka impreza, wszyscy znamy, to wtedy albo Grzańca, albo wtedy jakieś piwo mocniejsze, o większej zawartości alkoholu, prawda? Natomiast wyobraźmy sobie, że ktoś jest teraz gdzieś tam w krajach tropikalnych, prawda, no to on raczej będzie bardziej skłonny szukać tych piw lżejszych, o mniejszej zawartości alkoholu i wtedy trzeba już też troszeczkę inaczej do tego podchodzić. Dlatego wydaje mi się, że zawsze dobrze mieć dwa takie piwa, jedno na zimę, powiedziałbym, a drugie na lato. Nawet cztery, bo jest tak. Lato, zima, wiosna, tak, warto mieć nawet 10 i 15 piw. Natomiast, tak jak pan doktor tutaj powiedział, rzeczywiście jest taka praktyka, że piwa, browary takie małe, regionalne, rzemieślnicze, starają się robić piwa pod sezon, tak? Czyli piwa letnie są zawsze piwami lżejszymi, o mniejszej zawartości alkoholu, bardziej orzeźwiającymi, a te piwa zimowe są to piwa cięższe, tak? No bo siłą rzeczy one o wiele bardziej rozgrzewają. Tak? Panowie, ale gdybyśmy mieli się zbliżać do oceny tego piwa, Andrzej, bardzo proszę, zapamiętaj ten smak, ten zapach. I za chwilę będziemy mieli porównanie z kolejnym po prostu. Nie wiem jak panowie, ja wracam na piechotę, więc dopełnię do końca. Ja powiem tak, wielokrotnie miałem przyjemność być w różnych komisjach jury, na lewki, na wina, na potrawy i już z doświadczenia wiem, że zawsze ta stawia się dużo, ale trzeba spróbować trochę. Co by nie powiedzieć, piwo jest toksyną, więc jest to alkohol, który szkodzi każdemu sportowcowi, a teraz przy tych zaostrzonych przepisach antydopingowych, no tak. W ogóle jest to doping.